Dzień dobry kochani, witamy w kolejnym vlogu na naszym kanale. I dzisiaj nadszedł ten dzień, kiedy zmotywowałam się i jadę na uczelnię odebrać swój dyplom. Chyba jestem ostatnią osobą, która to robi. Za każdym razem, nawet jak miałam sobie zapisywałam sobie w kalendarzu, żeby pojechać po to, zawsze zapominałam albo mi się nie chciało, więc dzisiaj mówię, dobra, czas to zrobić. Jestem ciekawa w ogóle, jaki dyplom wygląda, więc lecę na uczelnię i w końcu udało mi się ogarnąć dowód osobisty. Wiem, że pisaliście mi, że mogłam złożyć wniosek online, natomiast ja nie mogłam. Mój dowód został zagubiony, więc ja musiałam iść, tam podpisać jeszcze oświadczenie, że zgubiłam dowód i tak z paszportem wyrobić nowe. I właśnie przyszedł mi SMS, że jest już gotowy do odbioru, także jedziemy pozałatwiać trochę rzeczy i w końcu będzie to zrobione. I dzień dobry, szanowna pani. Teraz jesteś dorosła, pełnoprawną absolwentką studiów wyższych. Teraz prowadzą rekrutację na nowy rok. Pamiętam, teraz są porozstawione, wiesz, takie tabliczki, rekrutacja. Aha. I pamiętam, jak tutaj wchodziłam pierwszy raz, żeby się zarejestrować na tą uczelnię. I była taka sytuacja, że byłam pierwszą osobą, która właśnie chciała iść na architekturę wnętrz, ze względu na to, że wszyscy czekali jeszcze na odbiór wyników matur. Okay. A z racji tego, że już byłam starsza, już dawno te wyniki matur miałam, to byłam jako pierwsza przyjęta właśnie na architekturę wnętrz i teraz tak dziwnie mi to odbierać. Mamy to, pokaż, daj dotknąć. O, dotknij, tak. Nie otwieraj, bo to za dużo moich danych. A ocenę mam bardzo ładne. Proszę bardzo, sprawdź sobie. Widzisz, same piątki i czwórki. Jestem z ciebie dumny, moja droga. A to jakaś trójeczka jedna, co to się wdarło tu? Nie, ale naprawdę oceny masz zajebiste, myślę. Ja takie oceny miałem, wiesz kiedy? W podstawówce miałem takie oceny. Ja na pierwszym roku, pamiętam, że się starałam o stypendium, to miałam średnią 4,9 albo 4,8. Okej. Okay. A stypendium nie dostałam. I potem już się nie zależało. A potem jak już raz nie dostałam, to stwierdziłam, że nie ma się co starać. I kochani, stało się wreszcie po 8 latach, albo nawet 9, ale żeby być z wami szczerym, to po 8 latach wracam wreszcie na treningi siatkówki. Nie wiem, na ile mój bark mi pozwoli oczywiście być w tym jakby systematycznym, natomiast ja w tym momencie wyciągnąłem moją koszulkę, w której grałem długie lata w Panathinaikosie Ateny właśnie i tylko muszę ją delikatnie wyprasować i zmierzam na trening. Ja już na te treningi czaiłem się od 2 tygodni, ale dzisiaj zauważyłem, że jest miejsce i chyba to jest jedyny dzień w tym tygodniu, w którym mogę iść, a już się nie mogę doczekać i wiecie jak to jest, dlatego poszedłem sobie na poziom wyżej niż zakładałem, także nie wiem czego tam mogę oczekiwać. Oczywiście odbijanie pewnie moją mocną stroną teraz nie będzie, czy też atakowanie piłki, no bo jakby po 8 latach, no samo za siebie mówi, muszę się to po prostu wdrożyć. Jednak wiem, że tego się nie zapomina i po prostu, no zobaczymy co ze mnie będzie na tym treningu. Co tu się stało? Siedzę na kanapie, jem lodzika. Nie odzywa się. Zwołali mi trening siatkówki, na który tak czekałem. No jest taki biedny. Wracał do domu taki smutny. Aż zadzwonię do trenera, czy na pewno nie ma jakiegoś innego miejsca w innej grupie, żeby tylko dzisiaj pójść. Szkoda mi cię, wiesz? Masz tam paczkę, to otwieraj. I tak jak Michael powiedział, przyszła właśnie do mnie wielka paczka ze sklepu Alessa The Label. Nadal nie wiem, czy to dobrze wymawiam, mam nadzieję, że tak, a już pokazywałam chyba wam albo jeden, albo nawet dwa sety właśnie z tej marki i wiem, że dzisiaj do mnie przyszło coś bardziej jesiennego i patrząc na pogodę, bardzo się cieszę, że takie paczki zaczynam dostawać. Naprawdę, ja już mam trochę dość tych upałów u nas w mieszkaniu, mimo że mamy klimatyzację. To najgorzej mamy w sypialni na górze. Jest po prostu tak ciepło, że od kilku dni nie śpimy dobrze. Cały czas się budzimy, po prostu jest tam za gorąco. Więc cieszę się, że w końcu taka pogoda przyszła. I szczerze mam nadzieję, że takie 20 maksymalnie stopni utrzyma się jeszcze chociaż przez chwilę. Chociaż już tam wiem, że podobno te upały mają wrócić. Nie mogłam sobie poradzić z kartonem, natomiast mamy tu. Ja nie ukrywam, bo wiem co tutaj się znajduje. Znajdują się tutaj właśnie dresy. Ale jeszcze patrząc na to, że wracają upały, to mamy dres z dwoma parami spodni. Pokażę wam najpierw bluzę. Ja sobie wybrałam bluzę rozpinaną na suwak, taką siwą, bardzo ładny kolorek. A wzięłam rozpinaną na suwak, bo wszystkie bluzy, jakie mam, mam właśnie zakładane przez głowę. Takiej nie miałam, a tak, żeby sobie zarzucić
na taką pogodę, nawet jak jest teraz, to idealnie. Jak oceniasz? Od 0 do 10? Mało masz bluz? Bez takich komentarzy, więc zrobię wyprzedaż na Vinted i będzie ich mniej. Zastąpimy stare nowymi. Ładna? Tak, ładna. I do tego mamy krótkie spodenki, pasujące. A właśnie na taką pogodę, która jest teraz, mamy długie spodnie dresowe. Nie chcę mi się teraz... Przepraszam, ile miałaś setów, dresów, jak ostatnio liczyłaś? Nic nie słyszę, nic nie słyszę. No powiedz ile. Boże. Ile ja sobie naliczyłam? 25? Jezus, mój. Ale właśnie to, co mówię, teraz szykuję się do wyprzedaży swojej szafy, więc na pewno dam wam znać, jak to zrobię, bo rzeczywiście to jest lekka przesada. A nie we wszystkich setach dresowych chodzę, więc jeżeli macie ochotę na seciki właśnie na zbliżającą się jesień, to niedługo znajdziecie je u mnie w dużej na Vinted. Czy pan jest gotowy na mycie, czesanie i strzyżenie? Chyba nie jesteś na to gotowy. Obcinanie pazurków. A czy on zjadł śniadanie, bo trochę mu zejdzie tam, będzie zaraz głodny. Trzeba zerknąć. Olbi, zjedz proszę przed fryzjerem, ale proszę. Ostatnio w ogóle nie je, w sensie je tak dziennie, raz na półtora tygodnia. To chociaż, tabletkę trzeba mu dać. Tak? No koniecznie. Olbi oddany do fryzjera i my czujemy się wolni na 2–2,5 godziny, pani powiedziała. To jest jak oddanie dziecka do przedszkola. Ja mam takie wrażenie, że wtedy po prostu zawsze planujemy sobie, dobra, Olbi idzie do fryzjera, to my robimy to, to i to. Bardziej takie rzeczy, których nie za bardzo możemy zrobić z Olbim, dlatego mamy wolne, ale najpierw, zanim praca, jedziemy na... Trzeba coś zjeść. Lunche. Lunche u Westera naprawdę bardzo lubimy. Nie dosyć, że jest fajna cena, bo tam płacicie chyba 3 dyszki za lunch, a porcje są naprawdę bardzo duże. Ja na przykład nie dojadam często tego. Są okej, nie są bardzo duże. No ale jak dla mnie kobiety, ale są jak dojadam po tobie, to się najadam w 100%. Tak, i dzisiaj mamy dorsze, z racji tego, że w piątki nie podają mięsa zawsze, tak? Tak. Standardowo rureczka po na drogę. To jest coś pięknego. Ta rurka jest najlepszą rurką z kremem w Warszawie, moim zdaniem. Tam na Woli Komona są dobre. Tak, ale tam mi bardziej smakuje. Bardziej smakuje, no bo tam są takie bardziej mokre, ta jest taka chrupiąca. Tak taka, jest. Taka świeżutka. Ale teraz właśnie jedziemy przetestować sobie matcha. Ja w sumie nigdy nie piłem matchy, a jak piłem, to takie podrabiane z żabki, a zależy mi na tym właśnie, żeby spróbować tej takiej prawdziwej maczy. I moja macza jest... bardzo hype. Moja tak. Macza, jeszcze jest jedna macza. Hapa tu mamy? Tak, tam też podobno jest bardzo dobra. Ale ja pojadę do... chciałabym pojechać do moja macza, bo tam mają smakowe, na przykład bananowe, malinowe, jagodowe. Więc idziemy tam. Podjechaliśmy pod moja matcha, czyli to jest to miejsce viralowe, które no, bije rekordy popularności i patrzcie, ile jest ludzi, jakby kolejka tutaj aż wychodzi za drzwi. Musimy stanąć w tej kolejce, bo coraz ta kolejka się cały czas zwiększa. Mamy już, kochani, naszą matchę i przyznam, że ja już jej spróbowałam. Ja również i mogę ją pić. Szczerze ale polecam. Twoja jest lepsza. Twoja jest mega słodka, a moja jest idealna. Nie jest właśnie słodka, jest bo przesłodka twoja. U ciebie się dało to wymieszać, a mi się tego tak nie da. No i właśnie piłem ten sam twój miąższ, bo ja jest obłędna. Brzoskwiniowa, naprawdę. Także w sumie wiem, czemu jest na nią hype, ale ilość ludzi tutaj, która jest w moja matcha, no to przechodzi ludzkie pojęcie. Możemy ten zestaw sobie do domu zakupić matchy i pić ją. Oczywiście na zmianę z kawą, bo z kawy nie zrezygnuję, ale mogę ją ograniczyć. Ale też fajnie właśnie mieć takie syropy, jak oni do tej matchy, bo sama matcha no będzie tak, bardziej tak, intensywna. Tak. A to taki syropek truskawkowy, brzoskwiniowy, to właśnie daje najlepszy smak, myślę, tego. Michael właśnie poszedł po Kolbiego. Za chwilę zobaczymy, jak Kolbi wróci. Mam nadzieję, że będziemy zadowoleni, ale powiem wam, że my chodzimy do Basic Grooming Point. To jest na Woli, przy Jana Kazimierza i naprawdę
zawsze w sumie jestem zadowolona z tego, jak wygląda. Oczywiście po fryzjerze zawsze potrzebuję jeszcze chwili, żeby tam się pokręcić po swojemu i za kilka dni zawsze jest ładniej. Ale naprawdę tutaj wiem, że nie mam o co się stresować, bo czasami jak chodził do niektórych groomerów, to po prostu sami widzieliście, co z nim robili. No chodźcie już, panowie, chodźcie. Szybciej, szybciej. Dzień dobry. O Boże, cześć, plusaku! Jaki ty jesteś puszysty, jaki jesteś piękny! Cześć! Zdęskniłeś się? Jaki fajny! No fajnie zawsze wygląda, jak jest taki puszysty pod tym fryzjerze. Pięknie, rozczesony. Pani mówi, że to jest najgrzeczniejszy pies, chociaż ciężko mi w to uwierzyć, ale tak mówi. No grzeczny jesteś, jestem dumna z ciebie. Także kochani, dziękuję wam za tego luźnego vloga. A co do treningu siatkówki, to nie ma co się spinać, bo zaraz jest kolejny tydzień i wiem, że w kolejnym już to się uda. Już zapisałem oczywiście na dany dzień, daną godzinę i wierzę, że trening dojdzie do skutku. Także ja się z wami żegnam i widzimy się niebawem w kolejnym vlogu, także ciao!